Witam bardzo serdecznie Państwa na przedostatnim wykładzie. Chciałbym Państwu zaprezentować moją pasję, którą jest właśnie oto to dziwne urządzenie. Jest ono lekkie, poręczne, nazywa się monocykl. Monocykl no jest to rower, który posiada wyłącznie te elementy, które są potrzebne do jazdy na rowerze, czyli siodło, żeby móc sobie odpocząć, kawałek ramy, no i tylko jedno koło z pedałami. Spytacie, gdzie kierownica i gdzie drugie koło. Do dzisiaj szukam, bo mi ukradli. Tak więc, co? Opowiem Wam o genezie monocykla. Jeżeli chodzi o polski monocykling, to pierwszy monocykl w Polsce przejechał pierwsze metry w Szelicach. To jest w Opolskiem obok Łącznika. I był to mój dobry znajomy Eryk Murlowski. Mówię był, bo niestety odszedł z naszego świata. Naprawdę był to jeden z największych ludzi, pasjonatów, jeżeli chodzi o właśnie o monocykling. On mnie właśnie zaraził tą pasją. Przez jego szkołę nauczyłem się jeździć na monocyklu i dlatego stoję tutaj w tym miejscu, opowiadając Wam właśnie o monocyklu. Tak więc powiecie Państwo, dobra, mamy jedno koło, czyli równowagę. Musisz mieć bardzo dobrą równowagę. Nie, nie uważam tak. Mam kłopoty z równowagą, ponieważ mam kłopoty z uchem, a wiadomo, że w uchu znajduje się ośrodek równowagi, ale monocykl mi pomaga ćwiczyć to i myślę, że to jest dobra zabawa na to, żeby sobie udowadniać, że nawet z jakimiś dysfunkcjami można śmiało zdobywać świat. Tak więc mój slajd zatytułowałem nie tylko równowaga, a myślenie, ponieważ prawdą jest kłopotem dla osoby, która chce usiąść i przejechać pierwsze parę metrów na monocyklu, nie jest równowaga, jest tylko myślenie. Już mówię jak. Pamiętacie na pewno Państwo, jak w wieku, w przedziale, nie wiem, od 2 do 5 lat siadaliście Państwo na rower z pomocy ojca, matki, z dołączonymi po boku kołami. Mieliście problem z równowagą. A monocykl jest po prostu, uważam, wejściem stopień wyżej. Tyle, że już jesteśmy tak nauczeni jazdy na rowerze zwykłym, że nie umiemy przyzwyczaić swoich ruchów do właśnie siedzenia czy jazdy na monocyklu. A pierwszym podstawowym błędem jest chęć przestania pedałowania, bo monocykl posiada tak zwane ostre koło. Jak jadę do tyłu, od razu jadę do przodu. Nie ma tu sprzęgła jak w zwykłym rowerze. Dlatego nas wyprowadza to z równowagi. Tak więc pierwsze kroki. Jeżeli przychodzi do mnie, nazwijmy to petent, który chce się nauczyć jazdy na monocyklu, to tu Tomek próbował, on się nie chciał przyznać, próbował na korytarzu, to pierwsze co, nie pomagajcie mi, ja sam wsiądę. Tak więc, żeby wsiąść na monocykl, najpierw trzeba się na nim nauczyć jeździć. To nie jest samochód, do którego wsiadamy, zamykamy drzwi, palimy silnik, jedynka i jedziemy. Najpierw trzeba się nauczyć jeździć, później ewentualnie możemy wsiadać na monocykl samodzielnie. No i w sumie przejdźmy dalej. Tak więc po jakimś tam wstępie opowiem Państwu, jakie są rodzaje monocyklingu. Pierwszym podstawowym to jest standard. Nie charakteryzuje się żadnymi specjalnościami, po prostu to jest zwykłe koło, nie posiada takiej grubej opony, to jest zwykła rowerowa opona,
z jednym bieżnikiem. Też nic specjalnego, więc no, nie będę się nad tym tematem poruszał za bardzo. Street to służy tylko i wyłącznie do poruszania się po drodze publicznej i z tym też jest problem, jeżeli chodzi o naszą polską policję. Gdyby ktoś był zainteresowany prawami o ruchu drogowym, zapraszam, może po prelekcji znajdę chwilę, żeby na ten temat porozmawiać. Kolejnym jest trial. Trial to jest właśnie ten typ monocykla, który mam w ręku. No, charakteryzuje się wzmocnioną ramą, szprychami i piastą. Dodatkowo ma grubą oponę, w której po spuszczeniu powietrza do około jednej atmosfery możemy uskuteczniać skoki i różne ewolucje. Na przykład skakać po paletach, po oponach. Są organizowane w Polsce i na świecie różnego rodzaju konkursy, w których można uczestniczyć, ale w których jeszcze nie wystąpiłem, bo nie czuję się na tyle na siłach, żeby takie rzeczy uskuteczniać. Kolejny to jest Muni, to już jest najwyższa półka, jeżeli chodzi o monocykle. To jest monocykl, który służy do jazdy górskiej. Różni się tym między trialem, że po prostu posiada hamulec. Powiecie Państwo, po co komu hamulec w monocyklu? Przecież to nie rozwija żadnych kosmicznych prędkości. No nie rozwija, ale hamulec w górach jest na tyle potrzebny, że po prostu energia, która przechodzi, jeżeli zjeżdżamy z górki, poprzez grawitację na koło, przez korby, pedały na nogi kierowcy, jest to zbyt obciążające i po paru kilometrach po prostu można sobie zepsuć nogi. Kolejnym typem monocykla jest to monocykl wysoki, o którym powiem później. Tak, tu o trialu mówiłem, kolega Paweł wskakuje na wysokość akurat na zdjęciu 5 palet typu euro. Jestem w kierunku logistyki, więc bardzo dobrze mi jest wiadoma informacja, że wysokość europalety to jest 144 mm, więc pomnożyć sobie razy 5 to no mamy około prawie metra. Jeżeli chodzi dalej o trial, możemy robić takie ewolucje jak jazda, jak koledzy po płocie. To, ten płot ma szerokość około 5-4 cm. Koledzy po prostu ćwiczyli i jeździli po ramie tego płotu. Na YouTubie można sobie również zobaczyć filmy, jak koledzy na monocyklu przemierzają metry po barierce mostu. Tu, jak wspomniałem, o Muni. I tu są wysokie, tak my nazywamy, żyrafy. Te trzy niskie to jest wysokość mniej więcej 1,5 metra. Ja siedzę na wyższej, to jest 2,20, jeżeli się nie mylę. I właśnie jedną z moich pasji jest, jeżeli chodzi o monocykling, jest tworzenie żyraf. Sam buduję, spawam, maluję itp. itd. I właśnie monocykl, na którym siedzi Sebastian, jest mojego autorstwa, który sam opatentowałem i zrobiłem według własnego pomysłu. To jest drugi monocykl, który skonstruowałem. To jest żyrafa o siodło ma na wysokości 2,70 m. Jest tu zamontowany system przekładni łańcuchowej, czyli ma coś z roweru, bo na takim niskim, jak poruszam się po drodze publicznej, gro osób, gdzie masz łańcuch? No, w żyrafie tutaj mam łańcuch. Tu są kolejne właśnie zdjęcia, jeżeli chodzi o poruszanie się na wysokim monocyklu. To jest właśnie ten dwumetrowy, no prawie trzymetrowy monocykl, to jest ten 1,50 m. Chciałem zaprezentować Państwu tutaj jazdę na tych żyrafach. Niestety z powodu ograniczenia czasowego by to było niemożliwe. A jeżeli chodzi o ten 2,7 metra, to tu jest właśnie problem z transportem do pola.
Temat mojej prezentacji to jest jedno koło, wiele radości, więc czerpiemy z tego radość w sposób poprzez gry i zabawy. Pierwszą podstawową grą, którą można na monocyklu ogarniać, jest to koszykówka. Rozgrywaliśmy w którym roku? W 2010 bodajże. Mistrzostwa Polski, w której brały udział tylko dwie drużyny, więc zaraz był finał. Właśnie był to zespół z Żywocic, z których pochodzę, i właśnie ze Chrzelic, gdzie mają 40-letnią tradycję jeżdżenia na monocyklu. Wynik, jak dobrze pamiętam, był 22-2. Dla strony Chrzelic oczywiście. Mają większe doświadczenie i bardzo gratuluję tego wyniku. Kolejnym sportem, który można uprawiać na monocyklu, jest piłka ręczna. Tu akurat Żywocice okazało się lepsze, bo rok później na wojewódzkim zlocie monocyklistów wygraliśmy z sekcją Strzelic. No niestety już nie pamiętam wyniku. Kolejną zabawą może być berek. Berek to jest nic innego jak tylko uczenie młodych ludzi, tych dzieci, które chcą się nauczyć jazdy na monocyklu, właśnie poprzez zabawę i wymuszanie na nich różnych przeciążeń, czy przy skrętach, uciekaniu, czy rozwijaniu większej prędkości na monocyklu, których tych elementów nie czynimy przy normalnej jeździe. Kolejnym takim sportem to jest mocowanie. Polega na tym, że po prostu dążymy do tego, aby zrzucić przeciwnika właśnie z siodła, z rowerku, albo zmusić go, żeby wyjechał poza okrąg. W Mistrzostwach Polski zająłem 6. miejsce w grupie starszej. No, nie jest to zbyt rewelacyjny wynik. Ale tu na zdjęciu właśnie widzimy prędzej wspomnianego Eryka, który oczywiście jest mistrzem, był mistrzem w wyjeździe na monocyklu. Nacieraliśmy na Eryka w pięciu, nie daliśmy rady. I chcę Państwu przedstawić podstawowe ewolucje, które można robić i ćwiczyć na monocyklu. Pierwszą niech będzie balans, tak? Balans. Więc wsiadamy na rower i wykonujemy ruchy przód-tył. Jeżeli nam się znudzi, to możemy sobie dźwignąć jedną nogę i dalej kontynuować ćwiczenie. Kolejną to jest jazda na brzuchu. Z powodu, że mam sprzęt na sobie, to nie będę tego pokazywał. Nie chcę tutaj niczego uszkodzić. Skoki, no to samo przez się. Możemy podskakiwać, możemy też podskakiwać w dal, czy obracać się podczas skakania. Jazda do tyłu to w sumie dla mnie to już jest chleb powszedni, bo tylko muszę uważać na tą lampę. Organizator zapewnił mnie, że nie jest droga. Jazda do przodu pedałem z tylko jedną nogą. Tu Państwo pozwolą, że muszę się niestety rozpędzić. Jak widzicie, zaraz wrócę, spokojnie. To są już ewolucje, które naprawdę potrzeba dużo czasu, żeby dojść do takiego poziomu. Przejazd przez równoważnie, czy z wyciągnionym siodłem też mogę jeszcze pokazać. Mamy chwilę czasu. Po prostu polega na tym, że wyciągamy siodło i jedziemy, trzymając go w ręku. A kolejne, jazda na żyrafie, to nie mam żyrafy, wiatraczki, wężyki, szybkie zmiany, czy jazda z pasażerem, to już trzeba kilka osób. Jeżeli będzie ktoś chętny, chętnie przewiozę kogoś na barana, ale to może po prelekcji. Powiem śmiało, nie obliżając nikomu,
Najcięższa osoba miała ponad 130 kg. To jest zaokrąglona, wartość, ale tak myślę, że bezpiecznie dzisiaj do 70 kg, jeżeli ktoś się w tych widełkach mieści, zapraszam serdecznie. Jako że moją pasją też, moja pasja, jedna z nich to jest gra na puzonie i w orkiestrach, wykorzystuję monocyk właśnie w celach takich no, upiększających samą sztukę muzyki, więc niekiedy w przemarszu biorę po prostu rowerek i jadę z puzonem, bawiąc ludzi. Tak widać tutaj w różnych przebraniach, w różnych sytuacjach. Gdyby ktoś nie wierzył, naprawdę jeździłem z kimś na barana. Akurat koleżanki nie znam, a to jest Gosia. I tutaj postanowiłem, jako że moją umiejętność i pasję łączyć z czymś pozytywnym i pożytecznym, to za pośrednictwem monocykla również promuję moją uczelnię, na której się uczę. I wyjeżdżając na jakiekolwiek targi edukacyjne, przekonuję Państwa, że 70% osób, które przychodzą zapytać do stanowiska tejże uczelni, najpierw pyta, a co to jest? Ale później bardzo szybko zagaduje, czy ktoś nie jest chętny studiowaniem, a nie tylko jeżdżeniem na monocyklu. I to myślę, że też jakoś to wpływa na rozwój mojej szkoły. Dziękuję serdecznie za uwagę.